jestem paraolimpijką, wicemistrzynią świata i Europy w pływaniu osób niepełnosprawnych. Moją pasją jest sport, a z tego względu, że jestem osobą specyficzną i też nie lubię się chwalić, bo myślałam, że na dzień dobry zaprezentuję krótki materiał filmowy, a potem wrócimy do tego i sobie porozmawiamy. Jakbym mogła prosić. Szok, poruszenie i niedowierzanie to reakcje na zamieszczone w internecie ogłoszenie pod tytułem Karolina szuka sponsora. Trochę niżej. Trochę w tą stronę. Niżej. Jedni to lubią, drudzy nie, no ale to jestem ja. No rzeczywiście jestem osobą specyficzną. Odważna i bezkompromisowa skandalistka. O Karolinie zrobiło się głośno, gdy w internecie zamieściła ogłoszenie Karolina szuka sponsora. Mi wystarczy powiedzieć, wiesz, nie zrobisz czegoś, nie? To ja się tego uśmiechnę, a za chwilę wejdę z łomem przez okno i już to będzie zrobione. To może jest lekko stabilizujące, ktoś mógłby tak to odebrać, no, ktoś szuka sponsora, no to skojarzenie jest jednoznaczne. Były różne matrymonialne, niematrymonialne propozycje, no ale na tym to polegało. Karolina Hammer zszokowała opinię publiczną. By rozwijać pasję życia, by pływać i zdobywać dla Polski medale. Multimedalistka, paraolimpijka 16 razy stawała na podium Mistrzostw Świata i Europy. Prowokacyjne ogłoszenie zamieściła, gdy okazało się, że na rozwój jej dalszej kariery zabrakło pieniędzy. Nie przyznano mi w moim mieście w Tychach stypendium sportowego, gdzie było do dysponowania 6 milionów złotych. Powiedziałam sobie dość się umówić od urzędników, idziemy w stronę komercyjnych sponsorów, dlatego że jestem wicemistrzynią świata w pływaniu osób niepełnosprawnych i chcę ten sport przenieść na sport profesjonalny, pójścia w stronę komercyjnych sponsorów. To się właśnie dzieje. Ogłoszenie to swego rodzaju gra. To była kwestia tego przechytrzenia po prostu gdzieś tam systemu. Chciałam udowodnić, że medy są bardzo fajne w momencie, kiedy się pokazuje jakiś fajny pomysł. Jej bliscy przekonują, że Karolina od dziecka starała się znaleźć sposób, by przechytrzyć świat. Urodziła się z porażeniem mózgowym. Mimo, że porusza się o kulach, nie czuje się ani gorsza, ani mniej sprawna. Pamiętam, że mama mówiła do mnie, Karolina, tylko nie wychodź na głębokie. A ja mówię, dobra, mamo, i za 3 sekundy byłam na głębokim. Więc to jest takie poczucie wolności, gdzieś tam takie po prostu filozoficzne. Do końca nieświadome, ale od tego się zaczęło. Teraz mam 4 razy 100 kraulem, technicznie, deską, te ręce, jak składasz teraz do wody, to mają być paluszki napięte, złączone. Dobra, przygotowane do położenia tej ręki. Karolina ma taką niesamowitą charyzmę, powiedzmy w sobie. Ona jest dziewczyną, która wszystko próbuje zrobić sama. Ja ją bardzo podziwiam. To jest jakiś rodzaj kompensacji, tak? Że coś zostało uszkodzone, coś zostało zabrane, a z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że pływam lepiej niż 4 ludzi na świecie, więc no, to jest jakby coś za coś. Wyciągnięcie z jakiejś takiej sytuacji niekomfortowej czegoś fajnego. Dzięki sesji zdjęciowej i prowokacyjnemu ogłoszeniu znalazł się sponsor, który będzie finansował przygotowania Karoliny do Igrzysk Paraolimpijskich w Rio. Lata ciężkiej pracy sportsmenki nie pójdą na marne. To jest pasja, ale to jest naprawdę cholernie ciężka praca, żeby to wszystko ułożyć. To jest naprawdę praca na full etat. 6 razy w tygodniu trening w Łodzi, 2 razy trening w siłowni, odnowa biologiczna. Bo wiadomo, dla sportowca medale są ważne i tutaj trudno udawać, że nie. Natomiast dla mnie ważniejsze jest to, że jestem odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu. Karolina nie poprzestała na walce o sponsora wyłącznie dla siebie. Zaczęła zabiegać o innych niepełnosprawnych sportowców. Chce promować dyscypliny paraolimpijskie. Jest między innymi współproducentem kampanii społecznej. Chcę teraz doprowadzić do tego, żeby Igrzyska Paraolimpijskie w Rio de Janeiro były pokazywane w telewizji, dlatego że to jest bardzo prosta sprawa. Będą transmisje, będą sponsorzy, nie będziemy w tym momencie jakby zależni od dobrej woli lub braku tej woli urzędników państwowych. Współprodukowana przez Karolinę kampania ma pokazać, że niepełnosprawność nie znaczy nieudolność. To jest jakby za długie, ja bym tu walnęła po prostu slow, znaczy jeszcze jedną klatkę i slow motion. To jest
wystarczy, wiesz, do fajnych ludzi zadzwonić, słuchaj, mam pomysł, robimy. I w tym momencie, wiesz, ta energia po prostu krąży, ona jest niesamowita i ona się zwraca. Coś w takim stylu jak nie wiem, jak muzyk na koncercie, że coś dajesz, coś odbierasz. No i my tak działamy. Niepełnosprawność dla mnie to jest po prostu, wiesz, jakieś takie ograniczenie tego typu, że nie wiem, że ktoś miał pasję i z niej zrezygnował albo nie szukał tej pasji w życiu. Przekaz ma także motywować osoby pełnosprawne. Niepełnosprawni też mają coś do zrobienia i należy się spotkać w środku drogi. Nikt nam nic nie da za darmo, my nic za darmo nie chcemy. I te spotkania też mają na celu pokazać to, że warto żyć z pasją, warto wierzyć w siebie. No i ja tutaj będę tym motywatorem, mam nadzieję, że to udźwignę. Nawet gdyby Karolina była pełnosprawna, to i tak robiłaby to, co robi teraz po prostu, bo ona kocha to, co robi. Ona nie robi tego dlatego, tylko po to, żeby gdzieś zaistnieć, czy żeby się, mówiąc tak już trywialnie, wypromować. Ona to po prostu robi, bo ona to kocha i to jest jej życie. I pomimo tego, że jest niepełnosprawna, to realizuje tą swoją życiową pasję. Ja sobie zdaję sprawę, że są momenty gorsze, natomiast nie mam akceptacji do takiego życia w letargu. Bardzo długo wczoraj zastanawiałam się tak naprawdę, jak zacząć swoje wystąpienie, bo pomyślałam sobie, że jakbym chciała żywnie, to pewnie bym zaczęła od kwestii 11 operacji, które mi się przydarzyły w życiu. Jakbym chciała dowalić jeszcze kwestie typu dlaczego ja, albo ukryta prawda, to pewnie bym jeszcze dodała, że było bardzo duże prawdopodobieństwo, że nigdy nie będę mówić. Ale na szczęście przypomniałam sobie, że cała idea TEDa to jest przede wszystkim nowe idee. I jestem tutaj, stoję przed wami jako paraolimpijka i chcę wam sprzedać ideę paraolimpizmu. Paraolimpijczyk potraktowany jako partner marketingowy dla wielkich firm, korporacji. Co prawda wczoraj, jak zaczęłam się szykować do tego wystąpienia, około godziny 18 dotarła do mnie pierwsza moja psychoza. Około godziny 20 się powiększyła. Około 22 była taka sytuacja, że zaczęłam nerwowo przeglądać wszystkie możliwe, co jeszcze w ogóle jest śmieszne, bo jednocześnie wszystkie możliwe filmiki, jak przemawiać, jak być dobrze zrozumianym i sobie pomyślałam, że poziom psychozy, który ogarnęłam, w zasadzie jest bardzo konkretny. Nawet dzisiaj rano, jak stałam na dworcu w Katowicach, to mówię, kurczę, a może by jednak zrobić w tym wzrost, ale w międzyczasie sobie przypomniałam, że przecież nie jestem Forrestem Gumpem, więc run Forrest, run, nic z tego nie wyniknie dobrego, raczej się nie wydarzy, a poza tym no, pani Justyna już czekała, no i w porę, gdzieś mniej więcej 15 minut temu przypomniałam sobie chyba coś takiego, co tak naprawdę jest najważniejsze. Ja tą drogę sobie wybrałam bardzo, bardzo dawno temu, to jest moja droga, to jest droga tak naprawdę nie tyle charyzmatyczności, co droga autentyczności w tym wszystkim, więc doszłam do takiego dość egoistycznego i narcystycznego wniosku, że zrobię to jak zwykle po swojemu. I rzeczywiście ten stres był, już jest dużo mniejszy. Tak naprawdę zanim przejdę do tej idei paraolimpizmu, czyli profesjonalizmu w sporcie paraolimpijskim, w sporcie osób niepełnosprawnych, chciałam się trochę cofnąć w retrospekcji do tego, jak to się wszystko zaczęło. Ja zaczęłam pływać, jak miałam 4 lata. Mój tato mnie nauczył pływać. I tak naprawdę w tej wodzie, w tym wyborze teraz po latach sobie myślę, że była to taka filozofia ucieczki i
znalezienia świętego spokoju, bo moi rodzice, jak to zwykle bywa, jakkolwiek kochani byli, są bardzo na to opiekuńczy, a woda była jedynym miejscem, gdzie miałam po prostu święty spokój, tak? Święty spokój, bo ani moja mama nie umie pływać, ani mój tat. Także teraz... Teraz, jak sobie po latach w ogóle uzmysławiam, co moi rodzice przeżywali, to sobie mówię, pali ich o tą rehabilitację, ale ostatnio mówię do mamy, nie wiem, jak wyście ze mną wytrzymywali, ale no, jak wbrew wszystkiemu po swojemu, no to, że tak powiem, hasło życiowe zobowiązuje. Już w podstawówce było wiadomo, że będzie ciężko, bo jak zorganizowałam, byłam przewodniczącą klasy, zorganizowałam w 8 klasie dyskotekę w mieście, w Tychy, w moim mieście, więc Tyskie ponad wszystkie, z całym szacunkiem dla Piasta i dla oczywiście Wrocławia, który uwielbiam, ale wspomnijcie mnie, jak będziecie jakiegoś cheersa uskuteczniać, może dzisiaj. W każdym razie zorganizowałam jako przewodnicząca dyskotekę w klasie, w 8, bo to jeszcze była to czas przed tą reformacją szkolną. I wszystko było fajnie, tylko w pewnym momencie zamiast Ace of Base leciała Nirvana i przez okno zaczęli wchodzić inni uczestniczy, więc wszyscy się zaczęli śmiać, że praktycznie połowa Tychów uczestniczyła w tej dyskotece. No nie muszę chyba dodawać wam, że była to ostatnia dyskoteka, a zarazem pierwsza w 1996 roku. Teraz co prawda chyba nam się stosunki polepszyły, jeśli chodzi o moją podstawówkę, bo ostatnio tam byłam jako gość specjalny. Ale dyrektorkę już zmienili, więc to może dlatego. I tak mówiąc szczerze, to zawsze było kiepsko, bo pamiętam w liceum, ja zawsze byłam straszną gadułą, więc tutaj Wojtek, jak szykowałeś mnie, mój kolega, słuchaj, ale ty się nie wyrobisz w 18 minut, w ogóle nie ma szans. Ale cóż, no, wyzwania trzeba podejmować, spróbuję. I w liceum była taka sytuacja, że zawsze byłam gadułą, od zawsze i wszystko mnie interesowało. Zwykle rozmawiałam na te same tematy, co wszyscy wokół, natomiast jednocześnie z nauczycielką. I jak ona się mnie pytała, czy mi przypadkiem nie przeszkadza, to ja odpowiadałam, no nie bardzo. Więc takie elementy humorystyczne się pojawiały, ale też tak naprawdę miałam kupę szczęścia i teraz też oficjalnie chyba mogę podziękować wszystkim ludziom, którym spotkałam właśnie w czasach młodzieńczych, bo nie było tej mowy o jakimkolwiek dyskryminacji, tępieniu, ale to jest chyba tak, że co dajesz, to odbierasz. No, to chyba tak działa. Energia życiowa, energia wszechświata o tym mówi. No, ja też mogę się przyznać do jednego grzechu, który teraz się okaże pewnie w ogóle szczytem grafomaństwa, że taką pierwszą książką, która wpłynęła na mnie, to jest Alchemik Paulo Coelho, który już w dzisiejszych kręgach, szczególnie wykształconych ludzi, już jest uważany, powiedzmy, za grafomana. Natomiast rzeczywiście poszukiwanie własnej legendy było dla mnie bardzo, bardzo ważne. No i gdzieś tam ten sport był ze mną od zawsze. Ja pamiętam, że, nie wiem, dzieciaki oglądały wieczorynkę, a ja oglądałam mecze NBA po nocach. Pamiętacie te czasy, jak były mecze NBA na dwójce? Też tęsknię do nich. Więc ten sport był ze mną od zawsze, jak tam dzieciaki oglądały jakieś wieczorynki, Walt Disney przedstawia i te sprawy, to ja raczej jakieś olimpiady w Seulu i tym podobne rzeczy. Więc ten sport był ze mną od zawsze, natomiast tutaj mi Ani by okazała, że oczywiście nawet jeszcze nie zaczęłam, a już mi się czas skończył, więc chodzi o, wiecie co, tak naprawdę w drogę życiową, tak? Ja nie mówię, że nie ma talentu, nie ma czegoś takiego, jest po prostu ciężka praca, ja się cieszę, że po tylu latach ciężkiej pracy udało mi się coś osiągnąć i to tak naprawdę już wygrałam, tak? Bo to ta pasja w różnych momentach ciężkich mi
była takim kręgosłupem chyba najważniejszym. A jeśli chodzi o Indę paraolimpizmu, no tak jak mówię, wróciłam z Londynu, okazało się, że pan Korwin-Mikke, bardzo specyficzny polityk, stwierdził, że igrzyska paraolimpijskie to są szachy dla debili. No i myśmy siedzieli w tej wiosce olimpijskiej i rzeczywiście żeśmy gdzieś tam obserwowali, jak to w Polsce wygląda. No wyglądało dość śmiesznie, bo telewizja polska jako jedyna na 70 krajów nie transmit, przepraszam, jeszcze był Pakistan, Pakistan jeszcze nie transmitował igrzysk paralimpijskich i telewizja polska, więc były dwa kraje. Natomiast ja jestem sobie w wiosce olimpijskiej. Okazuje się, że bilety na same igrzyska olimpijskie, paraolimpijskie kupiło 3 miliony ludzi, że transmisję samej olimpiady oglądało 40 milionów ludzi. I tak sobie myślę, jak to już się wydarzyło w Londynie, jak to już przeszło, to kurczę, no nic prostszego niż po prostu to przenieść na taki polski grajdołek. No, wiem, jak to wygląda, więc proszę was bardzo o jedną rzecz, że w grudniu będę tworzyć wielką kampanię społeczną w sprawie igrzysk paraolimpijskich i mam nadzieję, że się podpiszecie i że po raz kolejny dzięki waszemu wsparciu również będę mogła udowodnić, że po swojemu, wbrew wszystkiemu, wszystko jest możliwe, tylko nie każdemu się chce. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie i tak naprawdę Wrocław jest moim ukochanym miastem. Dziękuję ślicznie. Pamiętajcie, nie poddawajcie się, walczcie. Dzięki.